No i gdzie ty żeś był, powiedz? Gdzie byłeś, co? Poopowiadamy troszeczkę może dzisiaj o ogródku naszym, o tym, czego nie chcielibyśmy nie mieć w tym ogrodzie. Pytacie mnie często, z jakich roślin nie chciałabym zrezygnować? O tym właśnie Wam opowiemy wspólnie z Hrabim. Mam nadzieję, słuchajcie, że się uda mi skupić, bo tutaj przyszedł koleżka, się dopomina o głaskanie, także muszę dwie czynności naraz robić. Ogród, słuchajcie, i roślinki, z których nie chciałabym rezygnować. No sporo tego jest, nie ukrywam. Myślę, że takie trzy grupy mogłabym wymienić na pewno, bez których nie wyobrażam sobie ogrodu. I pierwsza z tych grup to byłyby tak szeroko rozumiane kwiaty ozdobne. Te wysiewane jednoroczne, byliny, krzewy ozdobne, kwitnące, czyli to wszystko, co sprawia, że wraz z zmieniającym się światem i nadchodzącymi po sobie czterema porami roku, ja po prostu mogę siedzieć na naszych schodach tarasowych i się zachwycać tym ogrodem miesiąc po miesiącu. Bo jak się domyślacie, dobieram te roślinki tak po sobie, żeby one po prostu miesiąc po miesiącu powolutku sobie kwitły. Mamy bardzo dużo bylin w ogrodzie, mamy bardzo dużo kwiatów takich wabiących, motylki, pszczoły. Mimo że używam w ogrodzie jakichś nawozów mineralnych, czy właśnie takich wspomagających kwitnienie, to jednak również bardzo staram się prowadzić jednak ten ogród jak najmocniej się da naturalnie, prawda, Hrabciulku? Staramy się kupować obornik od okolicznych rolników, gdzieś karmić ten ogród tym, co po prostu daje natura. Oprócz bylin mamy bardzo dużo hortensji, mamy róże, mamy klematisy. Swojego czasu Green Canoe chyba jako pierwsi byliśmy takim prekursorem, który wychwalał w ogóle właśnie zapraszanie klematisów do ogrodów. Bardzo je lubię, darzę powojniki miłością odwzajemnioną, bo one pięknie nam kwitną właśnie tutaj. Jak widzicie też zawsze w takiej porze wczesnej wiosny, kiedy właśnie ten ogród się budzi do życia, zawsze zapraszam do naszego ogrodu również bratki. I to w ilościach 200-300 bywa nawet. Wszelkie rabaty, jakie tylko mogę, które są gołe jeszcze, takie mało atrakcyjne, właśnie obsadzamy bratkami. Pod spodem zresztą będziecie mieli odcinek do tego materiału właśnie o bratkach. Oprócz kwiatków takich typowo dekoracyjnych, nie wyobrażam sobie mojego ogrodu bez warzywniaka. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, bo rzeczywiście nie mamy jakoś super dużo czasu też, żeby codziennie o ten warzywniak dbać. Jak wiecie, ja dość dużo podróżuję, często nie ma mnie tutaj, czasami właśnie mąż tą ogrodniczą rolę za mnie przyjmuje, ale warzywniak tak dużo nam daje, jeśli chodzi o lato właśnie później, że co roku uważam, że warto poświęcić ten czas i troszeczkę zadbać o niego właśnie w kwietniu, w maju też, bo my wysadzamy również roślinki w maju, dosadzając na przykład, wysiewając sałatę co dwa tygodnie, tudzież rzodkiewki, zioła, mamy duże poletko truskawek. Ja jak tutaj się przeprowadziliśmy, wiedziałam od razu, że oprócz takiej typowej funkcji ozdobnej, nasz ogród na pewno będzie miał warzywniak. Na początku to była jedna rabatka, potem druga doszła, robiliśmy rabaty wzniesione, czyli takie, nie był to warzywniak w gruncie, tylko on był właśnie robiony na takich tak szerokich rabatach z desek robionych wysokich na 80 cm i też właśnie naszych czytelników krok po kroku pokazywałam im, jak takie rabaty zrobić. I jeśli chodzi o warzywniak, to myślę, że to jest właśnie ta strefa ogrodowa, z której nie chciałabym zrezygnować i te roślinki, z których nie chciałabym zrezygnować. All the birds and all the bees making honey and melodies for you.
Trzecią grupą roślin, z których nie chciałabym zrezygnować i nie zrezygnowałam, jak się tutaj przeprowadziliśmy, nawet nie przemknęło mi to przez myśl, to są, kochani, drzewa. Takie, no, dorosłe już drzewa, bo jak my się tutaj przeprowadziliśmy, to zastaliśmy sosenki, może tak to nazwijmy, które właśnie już urosły w siłę, w tej chwili są naprawdę dużymi, potężnymi drzewami. Wokół niektórych zrobiliśmy dla Leo domek na drzewie. Też Wam pod spodem podlinkuję tekst o tym, jak krok po kroku go robiliśmy. Wokół niektórych drzew wiszą sobie, przy drzewach dużych, wiszą sobie hamaczki. Mam w ogrodzie taką swoją ulubioną, potężną, dużą sosnę, na którą patrzę codziennie z okna kuchennego albo ze schodów terasowych, pijąc poranną kawkę. I która mnie, słuchajcie, takim spokojem napawa. No jest naprawdę bardzo duża, jest tutaj z nami od początku. Pną się po niej różne tam sobie pnącza, powojniki, pod spodem rośnie duży rododendron. Także te drzewa właśnie takie, które gdzieś też robią fajne tło w ogrodzie. Ja lubię komponować ogrody różnymi warstwami, tak? Nie tylko tymi najniższymi, ale właśnie później wyższymi, troszkę wyższymi, no i właśnie na końcu patrzeć sobie na piękne drzewa. Dosadziliśmy tutaj również drzewka liściaste, takie, które jesienią na przykład pięknie wybarwiają się na czerwienie, na bordo, na pomarańcze. Tak jak Wam mówiłam, lubię patrzeć na ogród właśnie przez cztery pory roku, podziwiać go przez cztery pory roku, patrzeć, jak się zmienia. Jeśli mogę Was do czegoś namówić, to właśnie do sięgania po takie roślinki, które będą bardzo różnorodne, czyli właśnie i te wysiewane rokrocznie, na przykład kosmosy są bajkowe i uwielbiam je wysiewać właśnie w warzywniaku co roku. Na przykład byliny właśnie, na przykład róże, lilie, hortensje, wszystkie, naprawdę wszystkie będą Was co roku zachwycały. Mam nadzieję, że tym odcinkiem odpowiedziałam na te wszystkie Wasze pytania, które zadawaliście a propos roślinek. W ABC Ogrodu dużo będziecie mieli takich treści. Ja będę Wam opowiadała o liliach, o hortensjach, o klematisach, o tym, jak się je sadzi, jak o nie dbać. Liczę na to, że te nasze filmy pomogą Wam w tym, żebyście również mogli swoje raje na ziemi u siebie po prostu zrobić. Na dziś będę się już żegnała. Bardzo dziękujemy z tym sierściuszkiem tutaj za poświęcony czas. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to tradycyjnie łapkę w górę. Jeśli chcecie go puścić dalej, udostępnić, to tam jest taka opcja. Udostępnij na Facebooku, na Instagramie, gdzie tylko macie swoje konto. Do usłyszenia za kilka dni, bo my tradycyjnie widzimy się co kilka dni. Pa, pa! Ba-da-ba-da-ba.